Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Autor Mówi. Dzisiaj zupełnie odmienna stylizacja, odmienny anturaż, ale też po pierwsze mamy wakacje, a po drugie książka, o której będziemy mówić, aż prosi się o zmianę klimatu. Moim gościem jest Pani Magdalena Zdrowicka-Dobrzyniak. Dzień dobry. Ja pozwolę sobie skorzystać ze ściągawki i troszeczkę tutaj o Pani opowiedzieć. Pani Magdalena jest adiunktem w Zakładzie Studiów Polonistycznych i Komunikacji Medialnej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorem nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Pani zainteresowania badawcze to kompozycja współczesnych informacji, perswazja i manipulacja w telewizyjnych serwisach informacyjnych, gatunki dziennikarskie dawniej i dziś, status zawodu dziennikarza, dziennikarstwo a PR. Jest Pani autorką i współautorką szeregu monografii naukowych, ale dzisiaj będziemy rozmawiać o Pani najnowszej książce, która do końca naukowa nie jest. Mowa o książce Między kropkami. Książka zaczyna się, Pani Magdaleno, w momencie, kiedy ląduje Pani na lotnisku w Sydney. Proszę nam powiedzieć, w jakim celu poleciała Pani prawie na kraniec świata, jeśli nie na kraniec świata, bo to nie był cel typowo turystyczny. Jak najbardziej. W 2019 roku, mniej więcej we wrześniu, przyszedł taki pomysł do głowy, by przyjrzeć się już tak poważnie odbiorowi obrazu Polski i Polaków, współczesnej Polski i Polaków, poprzez Polonię australijską. Okazało się, że jest szansa na realizację takiego projektu, przede wszystkim na podróż, bo no to jest dość istotny koszt, tak? Chyba sama nie mogłabym sobie pozwolić, a już na pewno nie na 2 tygodnie, na wyjazd na 2 tygodnie. I 3 grudnia wyruszyłam do Sydney przez Dubaj. To podróż niesamowita, bo trwająca ponad dobę i to jest taka wersja optymistyczna, bo może trwać też dłużej. Szczerze nie wiem, na co się porywałam. Ja już w różnych miejscach wspominałam o tym, że na lotnisku po tym, kiedy pożegnałam się z synem i z mężem, kiedy usiadłam i oczekiwałam na odprawę, na w zasadzie wejście na pokład samolotu, to zastanawiałam się, co ja najlepszego robię i czy właściwie nie mogłabym wrócić, bo to chyba jednak jest przesada. Ale na szczęście w Australii, o czym też już wspominałam w różnych rozmowach i to nie jest tajemnica, zresztą w podziękowaniach też jest informacja, że dziękuję, składam podziękowania rodzinie, mam w Australii rodzinę. Stąd, jakby też odpowiadając na zapewne kolejne pytanie, skąd pomysł na Australię? Rodzina pochodzi z jednej z fal, o których zapewne będziemy mówić, napływu Polonii do Polaków do Australii, fali solidarnościowej i od tego momentu, od w zasadzie czasów chyba jeszcze w szkole podstawowej, kiedy chodziłam do szkoły podstawowej, ta Australia gdzieś po prostu u nas funkcjonowała, tak. Na początku to były takie dość smutne przeżycia, bo jednak część rodziny na tym końcu świata, Australijczycy mówią, że to jest początek świata, to my sobie tak pozwalamy, ale gdyby patrzeć na zmianę, zależy od punktu siedzenia. Tak, gdyby spojrzeć na strefy czasowe, to jednak oni są na początku. Więc na początku to były dość smutne tak prywatnie przeżycia, bo najbliższa rodzina na końcu świata. Nie było takich możliwości komunikacji, jakie mamy teraz, czyli Skype'ów, Messengerów, jeżeli mogę używać takich nazw, tak, komunikatorów. Tak. I raz po raz tylko można było liczyć na list pocztą lotniczą, która też ten transport tego listu trwał bardzo długo, więc informacje nie do końca były aktualne. I telefon zwykle o jakiejś straszliwej, koszmarnej wręcz porze w nocy, który budził, telefon wiszący na ścianie, który budził moich rodziców i wtedy wszyscy na baczność, każdy choć słowo chciał wymienić z członkami rodziny. Dzięki uprzejmości, dzięki tym możliwościom, które stworzył mi wydział, który stworzył uniwersytet, mogłam zobaczyć, jak to wszystko, o czym przez lata mi mówiono,
interesowałam się, bo interesuję się, tak jak Pani tutaj wspomniała, środkami społecznego przekazu, więc zawsze na ten temat gdzieś były rozmowy. Mówiono mi, a Magda, przyleć, to może popracujesz w radiu w Canberrze czy w Sydney, czy w jakichś tam innych mediach. No ale to zawsze było gdzieś poza zasięgiem. Natomiast tutaj przygotowałam projekt w największym skrócie. On dotyczy, tak jak powiedziałam, tego obrazu Polski i Polaków. Dlaczego? Dlatego, że te rozmowy wieloletnie to jedno, a poza tym w 2018 do Kalisza sprowadził się młody Australijczyk, który postanowił, że na jakiś czas tutaj zamieszka i poszuka sobie, zdobędzie zatrudnienie. I tak się stało. Mateusz, który też się wypowiada w pewnych momentach tej książeczki, Mateusz Bartkowiak zamieszkał w Kaliszu, pracował przez jakiś czas w starostwie powiatowym w Kaliszu, teraz mieszka we Wrocławiu, ale rozmowy o tym, jak on widzi Polskę, jak on odbiera Polskę. Wcześniej był z mamą swoją, 20 lat wcześniej, więc to też duża różnica w naszej tutaj sytuacji. Rozmowy były tak zaskakujące czasem, że postanowiłam się temu przyjrzeć. No i jeżeli taka możliwość się zrodziła, to ją wykorzystałam. Mhm. Książka Między kropkami jest właśnie zapisem tego czasu, kiedy jest Pani w Australii. Czy u źródła jej powstania, nie wiem, kiedy się pojawił pomysł na jej powstanie? W samolocie, wcześniej, już jeszcze tutaj w Polsce, czy może w Australii, czy po powrocie do domu jednak? Projekt zakładał przygotowanie monografii naukowej na podstawie badań, które rozpoczęłam. Prowadziłam tam szereg rozmów, o czym też jest mowa właśnie w książeczce. Ja ją nazywam książeczką, bo jednak jest mała. Śmieję się, że wolę niedosyt, jakieś poczucie niedosytu u czytelnika. To zresztą taka pierwsza próba, taka międzygatunkowa, bo tutaj praca recenzowana przez profesora Wolnego Zmorzyńskiego i przez profesora Michała Jarneckiego, więc okazuje się, że w jakimś gatunku funkcjonuje. Ja troszkę się tego bałam, a przecież gatunkami się zajmuję. Projekt przewidywał publikację naukową, ale niestety nie udało mi się zebrać podczas tych 2 tygodni odpowiedniego materiału. Mam szereg rozmów nagranych, tak, bo to były spotkania o różnych porach przygotowane tutaj, zaprojektowane przez Mirosława Bartkowiaka. Mam szereg ankiet, mam różne materiały, ale jeszcze jednak to jest zbyt mało na publikację naukową. W Australii wtedy, kiedy ją opuszczałam, to było na chwilę przed świętami Bożego Narodzenia, więc już taka atmosfera zupełnie inna, nie związana z pracą. Bardzo się cieszę, że Polonia chciała mnie przyjmować i spotykać się i rozmawiać. Za chwilę też tam był okres urlopowy, bo no musimy sobie zdać sprawę z tego, że tam jednak był środek lata i to bardzo dziwne zdarzenie. Na krótki rękaw, bardzo, bardzo lekko wszyscy ubrani, 40 stopni temperatury otoczenia i choinki. I kiermasze bożonarodzeniowe. Ja będąc na samym końcu wizyty w Sydney, się śmiałam, że tylko grzańca brakuje, no bo u nas jest taki, przepraszam, element nieodłączny tych różnych przedsięwzięć. Natomiast ja tam nie czułam atmosfery świąt i zapominałam w zasadzie, że jak się z kimś żegnam, to powinnam życzyć tak, wesołych świąt. No i później okres właśnie urlopowy, gorący, no a później niestety szybko po tym dowiedzieliśmy się, że musimy zostać w domu. I przez długi czas zastanawiałam się, co zrobić z tym materiałem. Myślałam o napisaniu artykułu, ale troszkę się bałam, że to jednak gdzieś ciągle będzie za mało na to, co sobie planowałam. I przez długi czas gdzieś chodziłam w głowie z tym, co zrobić, czy to zostawić, czy to no może przepadnie po prostu, może tak ktoś pomyśli, że to była tylko kosztowna podróż i z aparatem, z całym osprzętem i to gdzieś przepadnie. I szczerze napisałam 10 stron tekstu. Tak pomyślałam sobie, że troszeczkę pamiętnikowo właśnie w jakiś sposób chronologiczny, no bo jakiś sposób na to trzeba było znaleźć. Wspominkowo,
bo przecież jest tu bardzo wiele moich doświadczeń, mm-hmm. tego dotykania Australii, ale też będą te elementy naukowe. Będzie ślad tego, co robiłam, no i troszeczkę zeszłam, tak, bo nie chciałam w swojej pracy pokazywać samej Australii, tylko jednak ten odbiór głównie przekazów telewizyjnych, bo Australijczycy, Polonia australijska, co może zaskakiwać, korzystają w bardzo dużym stopniu z polskich mediów. W związku z tym można z nimi na ten temat rozmawiać. Oni chyba częściej oglądają nasze serwisy, oczywiście po zmianie czasu, korzystają z dobrodziejstw, niż my tutaj na miejscu, bo już bardzo często deklarujemy, że telewizji nie oglądamy. Oni tam oglądają. I stąd ten właśnie ten obraz. Pomysł na tę książeczkę pojawił się w zasadzie w styczniu. Tak jak powiedziałam, napisałam 10 stron tekstu i kilku zaufanym osobom ten tekst przesłałam z pytaniem, czy warto to kontynuować. Odpowiedź była pozytywna, bardzo mnie to z jednej strony ucieszyło, a z drugiej strony pomyślałam sobie, no to do roboty. Oczywiście konsultowałam sprawę z moim przełożonym, z kierownikiem mojego zakładu, z profesorem Piotrem Łuszczykiewiczem i uznał, że materiału nie można zmarnować, mam pisać. I napisałam. Tak jest. I tak, to powstała książka między kropkami. Wspomniała już Pani w naszej rozmowie o Polonii. Właśnie wróćmy do tego tematu. Jak duża to jest grupa? O jak dużej grupie mówimy? I czy to jest grupa jednorodna, czy bardziej zróżnicowana? Bo też w książce Pani wspomina o takich trzech falach. Wyróżnia Pani takie trzy fale, czy takie trzy grupy w Polonii, która mieszka w Australii. No i o związkach z Kaliszem, bo takie też są. Badania naukowe Australii, czy Polonii australijskiej, w ogóle tej tematyki są w Polsce prowadzone, ale są dość rzadkie. Tutaj się na niektóre z publikacji powołuję. Polonia australijska liczy mniej więcej 182 tysiące. Pan ambasador, przepraszam, Michał Kołodziejski mówił o 184. 182 pokazują wyniki spisu powszechnego z 2016 roku. I teraz nie chciałabym skłamać, chyba 48 tysięcy osób z tych ponad 180 to są osoby urodzone w Polsce, a 48 tysięcy osób mniej więcej posługuje się językiem polskim w domu. Tak jak Pani wspomniała i też właśnie pisze w jednym z rozdziałów, wyróżnia się trzy grupy napływu do Polaków do Australii. Polacy w zasadzie w Australii są od momentu jej odkrycia, bo z tego co czytałam, to już z Jamesem Cookiem Polak w ramach wyprawy tej drugiej odkrywczej funkcjonował. Później chyba 1803 rok pierwszy Polak skazaniec, który się tam pojawił z rodziną i funkcjonował, więc jesteśmy od samego początku, tego początku formalnego Australii, można powiedzieć, bo przecież ona istnieje od bardzo dawna i tę historię ma o wiele dłuższą. Później był niewielki napływ, którego się specjalnie nie notuje, związany z to w zasadzie uciekinierzy z Polski, czyli powstanie listopadowe, mniej więcej Edmund Strzelecki w 1839 roku w ramach tej drobnej fali przybył i w 1840 odkrył Górę Kościuszki, to znaczy została nazwana poprzez niego, dotarł tam i uznał, że to jest najwyższy szczyt kontynentu. Natomiast fale faktycznie liczy się w ten sposób. Fala powojenna po II wojnie światowej, największa, która wynika z sytuacji w naszym kraju. Część, nie będę tutaj wkraczać, część naszego kraju zniknęła z mapy, w związku z tym walczący głównie żołnierze pod Tobrukiem nie mieli dokąd wrócić. Część miała różne sytuacje życiowe, w związku z tym uznali, że skoro spędzili kilka lat czasem z Australijczykami, ku zaskoczeniu w okopach, bo oni też walczyli właśnie pod Tobrukiem. Mało wiemy o tych relacjach.
ale jest jedna z sal w Muzeum Wojny poświęcona właśnie temu fragmentowi i jesteśmy tam, istniejemy. Tak, wspólnej naszej historii. Tak, 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 ale mimo wszystko Australijczycy niewiele o tym na ten temat wiedzą. No to na początku lat 50. przybyło tylu Polaków do Australii, głównie na Tasmanię, że chyba nie chciałabym tutaj podać jakichś fałszywych danych, ale chyba 90 tysięcy Polaków osiągnęła właśnie Polonia, a po kilkunastu latach ona już liczyła 110 tysięcy, także to był bardzo szybki przypływ. Przypłynęło też, to jeden z moich rozmówców pojawił się w Australii jako dziecko, czyli w zasadzie rodzice byli z tej fali powojennej, a on już tam dorastał. Tak. Druga fala, duża, ale już też mniejsza oczywiście, to fala solidarnościowa, czyli po stanie wojennym. Mniej więcej 81-85 największy napływ, później jeszcze Mirosław, który mnie oprowadza, pojawił się w Australii z rodziną w 87 roku. To jest kolejna grupa, dość spora, tak zwana młoda Polonia, ta starsza, pierwsza fala mówi o niej jako o młodej Polonii. Ja tu mam wątpliwości, bo tych młodych ciągle przybywa i to chyba nie jest do końca tak, ale ci starsi z fali powojennej myślą, że to jest młoda Polonia właśnie tych, no w tej chwili mniej więcej 70-letnich Polonusów. I ostatnia fala, która pokrywa się jakby z kolejnym pokoleniem tej fali solidarnościowej, to są osoby, które wybrały Australię na miejsce swojej nauki, swojej pracy. To jest bardzo mała grupa, ale to są osoby, które przede wszystkim posługują się językiem angielskim biegle. Nie pojechały tam po to, żeby szukać pracy i żeby to znaleźć nową ojczyznę, bo już dalej nie można, śmieję się, ale wiedzą, po co się tam wybrały i często też poprzez inne kraje europejskie, bo na przykład są to osoby mieszkające przez jakiś czas w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech, tu gdzieś blisko. Natomiast chciały się tam osiedlić i warunki są dobre, bo Australia stwarza, z tych moich rozmów wynika, dobre warunki. Można. Zresztą to jest jeden z takich krajów, w którym ten poziom szczęścia jest najwyższy. I tu rozmawiałam swego czasu z Mateuszem Bartkowiakiem, właśnie będącym w Kaliszu. Pytałam, dlaczego przenosisz się do zimnej Polski, skoro Australia w tych rankingach. No ale jednak chciał poznać, on też chciał zobaczyć, dotknąć tego, o czym mówili rodzice w domu i przekonać się. I wiele było niespodzianek, różnych takich atrakcji, takich zwyczajnych, prozaicznych czasem, w poszukiwaniu jakiegoś, nie wiem, na przykład pasmanterii, o czym on często wspomina. Także Polonia, jeżeli zestawiać z, najczęściej przychodzi nam do głowy Polonia amerykańska, jeżeli zestawiać z Polonią amerykańską, to jest dużo mniejsza, ale jednak dość prężnie działająca. Potwierdził to pan ambasador Michał Kołodziejski, że oczywiście nie wszyscy funkcjonują w tych organizacjach, ale jeżeli już są organizacje, no oczywiście w głównych, dużych miastach, w Canberrze, w Sydney, w Melbourne, w Adelaide, w Perth, jeżeli są te organizacje, to one prężnie działają. Może niewielkie grono w nich tak formalnie uczestniczy, ale jeżeli potrzeba jakiegokolwiek wsparcia, jakiegokolwiek działania, to oczywiście na tych przedstawicieli Polonii można liczyć. Są też tacy, którzy nie chcą, zresztą moja rozmówczyni Inga z najmłodszej fali mówi, że ona specjalnie nie szukała kontaktów z Polonią, po prostu te kontakty same przyszły, można powiedzieć. Pojawiły się wraz z tym, że wstąpiła kiedyś do klubu polskiego, do klubu Orła Białego, który mieści się bardzo niedaleko uniwersytetu, całego osiedla uniwersyteckiego, i po prostu tam wstąpiła i okazało się, że to jest fajne miejsce. Tak, to jest wyjątkowe miejsce. Rozmówcy w pani książce podkreślają, że to po prostu fajne miejsce, z fajną atmosferą. Tak. Dlatego ciągną do tego klubu. No ale nie samą pracą człowiek żyje. I mimo tego, jak wiem, napiętego grafiku w Australii, miała pani czas, żeby trochę tej Australii dotknąć, trochę jej posmakować.
Był czas na wspinaczkę. Wspinaczką bym tego nie nazywała, ale tak, tak. Także jak smakuje, jak pachnie Australia? Bo pani też tam wylądowała w takim trochę ciężkim dla Australii tak, okresie, bo tak. Myśmy tutaj żyli tymi doniesieniami prasowymi, medialnymi o tym, że Australia płonie. Tak. Było mnóstwo pytań, czy ja na pewno powinnam tam lecieć. No, no ale właśnie. Oczywiście to tak jak też w ramach rozmów kiedyś z rodziną, jak słyszeliśmy w jakimś serwisie informacyjnym, że są pożary w Australii, to moi rodzice oczywiście byli cali spięci, bo na pewno się tam pali. A krewni dzwoni, nie, to nie u nas. Blisko 300 km, ale nie u nas. Także tak to wygląda. Tak, wylądowałam w Sydney po tej dobie lotu, taka oszołomiona, i kiedy wyszłam. Przechodząc tam z lotniska na parking, wyszłam na świeże powietrze, to rzeczywiście to było takie niesamowite wrażenie. Oczywiście wybuch gorąca, jeszcze nie było tak ciepło, to był wieczór jednak nie było tak gorąco. No i dało się odczuć w powietrzu ten zapach palonego, no tak. Tak to teraz odbieram i tak chyba takie będzie wspomnienie na zawsze tego palanego lasu eukaliptusowego. I wszystko było takie, miałam wrażenie, pomarańczowe. Nie wiem, czy byłam zmęczona, ale John, który mnie odbierał z lotniska, też zwrócił uwagę, czy widzisz, czy czujesz. Także rzeczywiście tak musiało być. To było dość przykre, bo jak oglądam zdjęcia teraz, różne piękne fotografie z Sydney czy z Canberry, w których byłam, to widzę przepiękne obrazki, błękitne niebo, obłoczki. A podczas mojej wizyty w Sydney jeden dzień się udał, a kolejnego dnia z kolei, co widać na jednej z fotografii z plaży Bondi, po prostu niebo było stalowe. I ja to widziałam, ja wiem, że ona jest piękna, natomiast tego już zdjęcia nie oddaję, bo faktycznie było tak, czuło się, że zaraz coś spadnie. Także tak, pojawiłam się w gorącym okresie. Mnóstwo pracy zaplanowałam. To w zasadzie zaplanował te spotkania i wszystkie możliwe elementy mojej działalności zawodowej Mirosław Bartkowiak. I tutaj z niesamowitym lękiem do tego podchodziłam, ponieważ ja lubię sobie wszystko ułożyć według własnego planu, a tu niestety nie wiedziałam, co mnie spotka. Były kolejne pytania, a może jeszcze tu, a może jeszcze tam. I no, mogło to męczyć przy tych wysokich temperaturach, bo wtedy było mniej więcej 35 stopni w Canberrze, chociaż ona ma bardzo, bardzo sympatyczny dla nas klimat, bo taki umiarkowany, tak jakbyśmy się wybrali stąd na przykład gdzieś w nasze góry. Więc to było jeszcze w jakiś sposób do zniesienia, aczkolwiek jednak spory szok. Więc sporo tych spotkań. Czasem goście przyjeżdżali do państwa Bartkowiaków. Czasem ja gościłam w ich domu. Czasem spotykaliśmy się w klubie Orła Białego. Miałam wizytę, tak jak wspominam, u pana ambasadora w ambasadzie. Czułam się, to kawałeczek ziemi polskiej, czułam się jak u siebie. Niesamowite, że wszyscy mówią po polsku i w ogóle jakiś taki klimat swój, nasz. Również w Bibliotece Narodowej. Także tych spotkań było niesamowicie wiele i pomiędzy tym wszystkim Mirosław organizował mi różne wycieczki. Także zbierałam się szybciutko po śniadaniu i dowiadywałam się, że jedziemy teraz tu lub tam. Canberra jest wyjątkowym miastem. Jeżeli ktoś miałby wybierać się do Australii, to na pewno tej stolicy nie wybierze. W ogóle mało kto wie, że to jest stolica. Wszyscy zdecydowanie Sydney. Tak, tak. Sądzą, że to jest Sydney, bo też przez lata, do początku XX wieku, Sydney i Melbourne walczyły o miano stolicy. No i oczywiście Australijczycy mają takie różne dziwne pomysły. Więc wymyślili sobie, że Canberra będzie gdzieś po środku. Stolica będzie gdzieś po środku. Mówię Canberra, ponieważ to jest z języka aborygańskiego miejsce spotkań. Jak to mówią Australijczycy, Canberra.
Więc wymyślili sobie, że to, tak jakby u nas powiedzieć, w szczerym polu powstanie miasto. Rozpisali konkurs architektoniczny, w którym głównym założeniem było to, że miasto ma służyć potrzebom stolicy. No i ta Canberra jest wyjątkowa, naprawdę wyjątkowa. W różnych publikacjach czytamy, że to jest najnudniejsze miasto świata, a jeżeli nie, to w czołówce. I to takie jest trochę śmieszne, że to jest taka duża wieś, można się nad tym zastanawiać i że jeżeli mamy coś zwiedzać w Australii, to na pewno nie Canberra. Ja się z tym nie zgodzę, bo to jest wyjątkowe miasto i bardzo się cieszę, że tam byłam. Zaraz powiem o tych związkach z Kaliszem i dlaczego właśnie wybór padł na to miasto. Ona jest wyjątkowa, bo rzeczywiście to jest niesamowicie rozległe miasto. Przejazdy z jednego miejsca do drugiego trwają tyle, że się czasem zastanawiałam, ile można by było w normalnym funkcjonowaniu zrobić w tym czasie, a ja siedzę w samochodzie i już później oczywiście rozpoznawałam miejsce, ach, już jesteśmy blisko. Ale to, no to taki 25-kilometrowy odcinek to jest po prostu w zasadzie na taki mały spacer. Te główne miejsca, parlament, stary, nowy, Muzeum Wojny, czy ja je nazywam Muzeum Wojny, ale chyba jednak powinno być wojskowości, Galeria Narodowa, Muzeum Narodowe, one wszystkie są w takich centralnych punktach rozrzucone, oczywiście rozrzucone dla mnie to tak wygląda, ale jednak według jakiejś głębokiej koncepcji architektów z Chicago, którzy wygrali konkurs, i one stanowią takie centralne punkty. Układ jest wyjątkowy, co też widać na jednej czy dwóch fotografiach. I od jednego punktu do drugiego to są niesamowite odległości, bo je po prostu, na przykład, stajemy przed nowym parlamentem, który jest, oczywiście trzeba koniecznie się tam pojawić i zobaczyć, nie jest to jakaś perełka architektoniczna, ale na przykład jest wyjątkowe z racji tego, że na dachu parlamentu przebiega trawnik i w zasadzie gdyby nie niesamowite w tej chwili upały, to tam się normalnie odbywały biegi, rekreacja, można było sobie rozłożyć kocyk i poleżeć na dachu parlamentu. W reklamówkach to widać. Teraz bardzo oszczędnie też korzystają z wody i podlewają i nie chcą, żeby ten trawnik został zadeptany. Ale to jest takie miejsce i właśnie z tego parlamentu, kiedy wyjdziemy na dach i chcemy zobaczyć, co tu jest najbliżej, to najbliżej na drugim końcu miasta, w prostej linii, widzimy Muzeum Wojny. Ale żeby tam dojść w ramach spaceru, to nie proponuję nikomu takich wycieczek. To jednak są to ogromne odległości. No i oczywiście jezioro, które jest po środku, oczywiście sztuczne, bo przecież tak sobie wymyślili architekci, że na bazie małej rzeczki, która tam gdzieś przepływała, będzie ogromne jezioro, no i stanowi centrum tego miasta. Dookoła lasy eukaliptusowe, wzgórza, z których są doskonałe miejsca widokowe. No i tak naprawdę to tam się bardzo powoli toczy życie. Można pomyśleć, że to jest taka duża wieś, bo tam się nikt nie spieszy. Ja sobie myślę oczywiście, że jak jest taka temperatura, to my też byśmy się tutaj nie chcieli spieszyć. Ale tak to wygląda. I dlaczego Canberra? W pewien sposób wpisuje się to też pan ambasador, się śmiał ze mnie, bo mówi, dlaczego pani tutaj przyjechała nie do Sydney, nie do Melbourne, bo tam 5-milionowe miasta, tam są największe skupiska Polonii, po kilkadziesiąt tysięcy, w Melbourne chyba 60 czy 50 tysięcy Polaków. Dlaczego tu, a tu jest garstka, tu jak takie akwarium, w którym możemy obserwować tak w sztucznych warunkach, nie wiem, 2 do 4 tysięcy Polaków. Dlatego, że znałam to miejsce z opowieści, wiedziałam, że jeżeli tam trafię, to mogę liczyć na wsparcie Polaków. W Canberrze mieszka dość sporo Kaliszan. I dużą część tych Kaliszan miałam okazję poznać jeszcze przed ich wyprawą do Australii. Wtedy to raczej nie było nadziei na to, że się spotkamy, ponieważ w większości przypadków to były loty w jedną stronę z racji sytuacji politycznej.
Niektórych poznałam przy okazji pobytów tutaj u rodziny. No tak jakoś, nie wiem, jeden z moich rozmówców, pan Fabianowski, się śmieje, że no, w Australii się z nikim nie spotka, ale za to na trasie Ratusz Rogatka na pewno w Kaliszu. Oni bardzo często bywają. Stąd właśnie pomysł na Canberrę i cieszę się, bo bardzo chętnie odwiedziłabym Sydney, czy jeszcze inne miejsca w Australii, bo Australia jest ogromna i wizyta na 2 tygodnie jest pomysłem szalonym. Miesiąc to jest mało, myślę, że 3 miesiące to trzeba by było poświęcić na zwiedzanie Australii, dać sobie czas, bo jednak te odległości są ogromne i troszeczkę poczuć tego klimatu, troszkę się pobawić tą innością, tą odmiennością. No ale Canberra dała mi taki komfort funkcjonowania, bo raz, że właśnie znani ludzie, znane miejsca, mogłam liczyć na wsparcie, a też nie ukrywaj, Australia jest krajem bardzo drogim. Także tak. Pani Magdaleno, postawmy w tym miejscu ten przysłowiowe 3 kropki, tym samym zachęcając do lektury pani książki. Ja już jestem po i tę książkę się właściwie chłonie, nie wiem, 2 godziny i ma się jakiś obraz fragmentu Australii w sobie, więc zachęcam wszystkich Państwa do albo przyjścia do nas do biblioteki i wypożyczenia książki pani Magdaleny, a jeśli ktoś chciałby mieć ją swoją na zawsze, to co może zrobić, gdzie zadzwonić, gdzie napisać? Strona wydawnictwa naukowego Silvarerum w Poznaniu, wydawcy tej książki, i jest ona dostępna w tej chwili w wersji papierowej, jeżeli ktoś chciałby ją tak namacalnie posiadać, i jest w wersji elektronicznej, z tego co wiem. Także zachęcam. Pani Magdaleno, bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Za fantastyczną rozmowę. Życzę powodzenia z projektem Żona dla Australijczyka i chyba życzę kolejnej wizyty w Australii. Bardzo dziękuję, bardzo bym chciała. Która zaowocuje kolejną fajną publikacją i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.